Cześć! W tym odcinku pokażę, jak można zrobić mechanizm ruchomy bazujący nie tyle na animacji, co na fizyce symulowanej w silniku. Na samym początku ściągnijcie plik, który jest w linku pod filmem. Znajduje się tam kilka elementów, m.in. bolec, który będzie elementem nieruchomym i koło zębate, które na tym bolcu będzie się poruszać, stąd otwór w kole zębatym. Stworzymy mechanizm, który przy pomocy animacji jednego koła porusza pozostałymi. Stwórzmy blueprinta, ponieważ w nim stworzymy właśnie ten mechanizm. Typ blueprinta to aktor, nazwijmy dowolnie jak chcemy, tak żeby było wiadomo. Ok, wchodzimy do środka blueprinta i na samym początku wrzucamy tam bolec. Bolec jest elementem nieruchomym, więc może być na przykład elementem root, a więc elementem głównym, który nie podlega modyfikacji takiej jak na przykład przenoszenie. Więc chwyćmy bolec i przesuńmy go na default scene root. Teraz głównym elementem jest bolec. Na bolec nałożymy koło zębate w taki sposób. Bolec jest odrobinę szerszy, żeby nie koło podczas ruchu na przykład nam nie spadło, jeżeli będzie wykorzystywać fizykę. Mamy tutaj drzewko, które pokazuje, że bolec jest elementem rodzicem, natomiast koło jest elementem dzieckiem. Skopiujmy właśnie w tej hierarchii te dwa elementy, a więc klikamy prawym po ich zaznaczeniu i wybieramy duplicate. Dzięki temu stworzymy kolejny zestaw w zadanej hierarchii, czyli bolec jest elementem głównym, rodzicem, natomiast koło dzieckiem, więc jeżeli chwycimy za bolec, który jest rodzicem, przesuniemy również i koło. Jednakże koło samo w sobie też może być modyfikowane niezależnie. Jeżeli wybierzemy koło, bo widzimy, że tutaj ząbki na siebie nachodzą, no to trzeba je obrócić względem osi Y, czyli zielonej, w tym przypadku po zaznaczeniu żółtej. Zmieniamy na połowę kąta 45, a więc 22,5 stopnia. I to koło będzie symulować fizykę, a więc będzie na nim oddziaływać inne elementy, na przykład koło po lewej stronie. Tutaj włączamy Simulate Physics, natomiast lewe koło będziemy animować. Wchodzimy po jego zaznaczeniu do Event Graph i przyciągamy samo koło. Wykorzystamy do tego Event Tick, czyli element, który jest uruchamiany co klatkę i będzie dodawał rotację. Przyciągamy z koła węzeł i wybieramy Add Local Rotation, ponieważ chcemy dodawać rotację, nie ma dla nas znaczenia jaka aktualnie jest, chcemy ją po prostu dodać co klatkę. Połączymy to z Event Tickiem, ale żeby na każdym komputerze ta prędkość była identyczna, żeby nie miało znaczenia jak długo każda klatka się renderuje, no to pomnożymy naszą wartość przez delta seconds, a więc odległość między kolejnymi klatkami. Float razy float, czyli mnożenie dwóch wartości zmiennoprzecinkowych, ja dopiszę tutaj dziesiątkę razy sekundy, w które będą dzielić nasze klatki. No i chcemy zgodnie z Y obracać, więc łączę to z Y. Dodatkowo jeszcze dodam, aby przypadkiem koła się nie przenikały, zaznaczę tutaj sweep, aby płynne przesunięcie było między pierwszym a kolejnym ustawieniem koła. Teraz mogę wrzucić mojego blueprinta gdzieś na planszę, na przykład w tym miejscu. Jest teraz za duży, więc poza tym, że go obrócę, żeby był od razu widoczny z pozycji gracza, to jeszcze zmniejszę go może o połowę, aby był bardziej wyraźny. Ustawię tutaj. No i zmienię skalę, ale już ręcznie, wpisując 0,5 lub po prostu przecinek 0,5 i dzięki temu mamy zmniejszony element blueprintowy. Daję play i można zobaczyć, że koła się poruszają. Oczywiście może nie jest to super płynne poruszanie, ponieważ wpływ na to ma kolizja w kołach zębatych, ale mimo tego mamy ruchomy element. Możemy oczywiście powielić te koła zębate i mamy znacznie bardziej złożony ruch, który wygląda właśnie tak.